Cześć, nazywam się Artik i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić ruchome piaski w Minecrafcie. Oczywiście to jest poradnik 2020 i ten poradnik akurat działa. I tak, potrzebne nam są co najmniej 6 staków wiader wody, trochę piasku, trochę piasku dusz, to znaczy piachu bądź żwiru i pajęczyny, to znaczy bloków. I tak, trzeba najpierw zbudować odołek o wysokości co najmniej, znaczy o głębokości co najmniej około 3 kratek. Piasek dusz. I teraz tak. Źle. Źle powiedziałem, przepraszam. Czterech. Musi być czterech bloków. I teraz tak. I teraz tak, tutaj zalewamy wodą w tym miejscu. Postawię tutaj, żeby w razie czego nie wylało. I teraz tak. Aha, ja mam zakręte te buty, no tak. To się zaraz rozbije. Jeszcze ostatni stak. I teraz zobaczcie, to będzie wypychało teraz ten. I teraz należy, w tym miejscu, teraz należy postawić to, czy w tym miejscu należy postawić. Nie w tym, przepraszam. Nic nie szkodzi, że odcinek będzie dłuższy. To znaczy poradnik. W tym miejscu to nie będzie, tylko będzie w tym miejscu. I teraz tak. Jeżeli mamy tu już wszystko to zrobione, to teraz trzeba zrobić około 2 kratek wysokości tego. Dwóch kratek co najmniej. Oczywiście, żeby działały te piaski, to musi być konieczne. I teraz tak. Tutaj sypuję o tak piasek. Jeszcze. I teraz tak. Teraz tutaj stawiamy. I teraz nie mówiąc o tym, że zobaczcie, to jest prawie, że teraz niezauważalne, choć widać, że lekko to się porusza. Faktycznie widać, że to się lekko porusza. I to jest pułapka, to jest pułapka na moby albo na graczy zależy. To się lekko rusza. I teraz, kiedy spróbujemy przejść przez to, to wtedy to się zapada, bo piasek weszedł w to, a woda wybija, piasek dusz wybija wodę, pęcherzyki powietrza i wylatuje tak dlatego. I teraz po prostu gracz zostanie na dnie. Bo tak szybko się nie wystanie. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Cześć.